Rozpoczęcie budowy Pałacu Kultury i Nauki, nadzorowanej przez radzieckiego architekta Lewa Rudniewa, miało miejsce 1 maja 1952 roku i zakończyło się zaledwie po 3 latach. 21 lipca 1955 roku budynek został oddany do użytku, a na jego konstrukcję zużyto ponad 40 milionów cegieł i 26 tysięcy ton stali. www.lecewmiasto.pl. Największa baza ujęć Polski z drona.